Nie. 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 Witamy Was bardzo serdecznie po przerwie i bardzo dziękujemy za to, że poczekaliście cierpliwie na ten kolejny punkt konferencji na temat przemocy w rodzinie. Tym razem ten punkt jest w formie panelu dyskusyjnego i razem z ekspertami, z fachowcami będziemy starali się odpowiedzieć na pytania w obszarze, jak zapobiegać przemocy. Już trochę wiemy, czym jest przemoc, mieliśmy okazję usłyszeć, ale oczywiście nie chcemy tego tak zostawić, chcemy zapobiegać i chcemy nie dopuszczać do tego, żeby ta przemoc zaistniała. Pozwólcie, że króciutko przedstawię uczestników naszej dyskusji, więc mamy Beatkę Baron, która jest wieloletnim pedagogiem, bardzo doświadczonym, pracującym z dziećmi, z młodzieżą, ale również z dorosłymi. Mamy Izę Lewosińską, która jest od wielu lat psychoterapeutką i pracuje z osobami uzależnionymi, też z ogromnym doświadczeniem, również z pracą, w pracy z osobami, które ulegają przemocy. Mamy Marka Rakowskiego, który jest pastorem, ale jest, i tutaj chyba też dlatego jest w naszej konferencji, że zajmuje się rodziną w naszym kościele, w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Jest dyrektorem Sekretariatu do Spraw Rodziny. I mamy Marka Lewosińskiego, który też ma wieloletnie doświadczenie w psychoterapii i w pracy z osobami, które ulegają przemocy, też dlatego, że pracujesz z osobami, które stosują przemoc i które są uzależnione. Będziemy rozmawiać na temat zapobiegania przemocy. I zacznę chyba od takiego pytania, które chyba pomoże nam sobie uświadomić, kiedy w ogóle możemy coś robić, kiedy powinniśmy coś robić i jak się przygotować do tego, żeby tej przemocy zapobiegać. I zadam Wam takie, mam nadzieję, proste pytanie. Jakie są prawa i obowiązki człowieka w rodzinie? Może zacznę od tych praw, bo tak naprawdę każdy człowiek ma prawo do godności. Myślę, że to jest taka nabyta, tak? Kiedy się rodzimy, na każdym etapie życia człowiek ma prawo do poszanowania jego godności, jego wartości. A więc przysługuje mu niezbywalne prawo do uznania jego niepowtarzalności, wyjątkowości, do poszanowania jego nietykalności cielesnej. Tutaj też bardzo interesujący był wykład dotyczący przemocy seksualnej, prawda? To często rodzice się na tym chyba łapią i chyba każdy z nas się gdzieś na jakimś etapie łapał. Więc ta nietykalność, ta godność to są takie dla mnie niezbywalne wartości, które no cóż, w procesie wychowania, dorastania nie zawsze są respektowane. W przemocy rzeczywiście tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie tą godność podeptać, zniszczyć, zbrukać, żeby pokazać, że ta druga osoba tak naprawdę jest nikim albo nic nie znaczy. Czyli prawo do godności każdego człowieka, dorosłego, dziecka, młodszego, starszego, każdego. Tak, do szacunku, tak, do tego, że zasługuje na szacunek. Nawet jeżeli popełniam błędy, każdy ma prawo popełnić błędy, uczę się czegoś, nie wiem, mam prawo czegoś nie wiedzieć. To nie jest powód do tego, żeby ktoś pozbawił mnie szacunku, prawda? Do tego, żeby ktoś nie szanował mojej też wartości. Bo to jest bardzo ważne. Osoba, która doświadcza takiego łamania poczucia własnej wartości, rzeczywiście zaczyna się z tym źle czuć i zaczyna mieć poważne problemy psychologiczne, psychiczne. Mhm. Co jeszcze, oprócz tego poszanowania, tej godności? Znaczy ja myślę, że idąc tokiem Marka, bardziej to prawo bym zamieniła na potrzebę, jeśli mówimy w takiej konwencji właśnie przemocy we wszystkich obszarach, to potrzeba czy prawo bezpieczeństwa. Czyli każda osoba ma prawo
czuć bezpieczeństwo od najbliższych, tak? I we wszystkich obszarach, czy to będzie bezpieczeństwo emocjonalne, fizyczne, czy seksualne, czy ekonomiczne, finansowe, we wszystkich obszarach to poczucie bezpieczeństwa jest, myślę, bardzo ważne w rodzinie. Tutaj możemy dodać, jak już mówimy o bezpieczeństwie, to prawo do ochrony i w zasadzie to się łączy z obowiązkiem. Bo my mówimy o prawach i obowiązkach. Obowiązkiem no, na różnych etapach oczywiście życia rodzinnego. Obowiązkiem rodziców jest ochrona swoich dzieci, ale również na przykład w relacjach już małżeńskich cały czas jest i prawo, i obowiązek, żeby chronić tą drugą osobę. No i może to zabrzmi tak bardzo dziwnie, no bo kiedy mówimy o ochronie, no to może mamy na myśli jakieś czynniki zewnętrzne, które zagrażają tej rodzinie podczas wojny na przykład, tak? Ale to też jest taka ochrona przed sobą samym, czyli partner w związku, każdy partner w związku, małżeński partner, partnerka powinni też zdać sobie sprawę z tego, że czasami może nieświadomie, może to wynikać z osobowości, z jakichś wad charakterów, może z jakiegoś pragnienia właśnie dominacji, co jest problemem, że mogę być sam również jakimś zagrożeniem dla tego związku, dla tego małżeństwa. Więc to prawo do ochrony jest prawem i jednocześnie obowiązkiem. No i oczywiście ja tutaj nie będę już powtarzał rzeczy, które zostały powiedziane podczas tej konferencji, że są konkretne zapisy prawne, począwszy od konstytucji, poprzez kodeks praw dziecka, różne międzynarodowe również przepisy, to można wszystko znaleźć, które nawet bardzo dokładnie regulują te kwestie, ale no to wiadomo, do prawa się odnosimy, jak ono już jest łamane, a rozumiem, że teraz mówimy o profilaktyce. Więc dlatego ja tutaj akcentuję teraz nie tę kwestię no, szukania w prawie, w jakichś aktach normatywnych, jakie są prawa i obowiązki, ale żeby w rodzinie umieć też no, nawet samo ograniczać się w pewnych kwestiach. Mhm. Powiedziałeś właśnie, że to ochrona czy gwarantowanie poczucia bezpieczeństwa. Pytanie, czy możemy to robić też czynnie w sposób chociażby edukowania naszych dzieci i wykształcenia u nich, czy pomocy, wspierania, wykształcenia tego poczucia własnej godności, szacunku do samego siebie. To chyba też jest taka bardzo ważna rola rodzica. Mhm. Jeśli mogę, to chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedziała Iza, do poczucia bezpieczeństwa. To jest takie poczucie bezpieczeństwa na dłuższą metę, że wiem nie tylko, że dzisiaj, teraz jest bezpiecznie, ale jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok rodzina będzie takim miejscem, gdzie będę mógł znaleźć schronienie, tak? Do takiego bezpiecznego pokazania tego, co czuję. To jest też poczucie bezpieczeństwa w związku z tym, jakie emocje się we mnie pojawiają. Nawet jeśli tą emocją jest złość, to rodzina jest takim miejscem, gdzie ja mogę o tej złości powiedzieć. Właśnie, prawda? Bo ta złość jest takim sygnałem, który mi mówi, że moja granica jest gdzieś przekraczana, że coś dzieje się nie tak. I rodzina jest takim miejscem, gdzie ja mogę właśnie o tym mówić. Mogę mówić o tej złości. Jest miejscem bezpiecznym do wyrażania swoich emocji. Jeszcze chciałam nawiązać do tego, co powiedział Marek. Powiedziałeś o popełnianiu błędów. Ja myślę, że w rodzinie mamy prawo do popełniania błędów właśnie, tak? Nie tylko, że pomimo tego, że popełniamy, mamy prawo do szacunku, ale mamy prawo do popełniania błędów i może nawet lepiej w rodzinie patrzeć na takie sytuacje nie jak na błędy, a jak na pewien trening, dlatego że my się czegoś uczymy. Dziecko nie musi wszystkiego wiedzieć. Czasami jako rodzice o tym zapominamy. A jak mówi Jasper Juhl, dziecko jest jak przybysz z innej planety. On nie musi tego wiedzieć, on się tego musi nauczyć. Musimy go wyedukować. Dlatego ma prawo popełniać błędy. I jeszcze jedno ważne dla mnie prawo to takie prawo do tajemnicy, do własnych sekretów, że możemy mieć taki obszar, z którym nie musimy nikomu o tym powiedzieć i dziecko, że współmałżonek, tak jak nawet mówiłaś Gosiu o tym swoim koncie, jeśli czujemy taką potrzebę podania numeru konta, to tak, ale jeśli nie, to mamy do tego prawo, tak? Prawo do tajemnicy. Tutaj właśnie nawet zapisy prawne mówią o tym, że jest coś takiego jak autonomia rodziny. Prawda? Czyli rodzina jest jakąś komórką taką autonomiczną, że no żaden wróg, żaden obcy nie ma prawa wejść na ten teren, ale również jest w prawie możliwość jednak pewnej ingerencji, no ale to już w tych przypadkach, no nazwijmy to jasno, patologicznych, właśnie przemocy, o której mówimy, kiedy rzeczywiście
no nie można zasłaniać się autonomią rodziny, czyli też chyba już to zostało powiedziane, że no nikt się nie wtrąca, nikt nie wchodzi na to moje podwórko, no bo jeżeli oczywiście jest zagrożenie wewnątrz, w tej rodzinie, no to również prawo przewiduje taką sytuację, że odpowiednie organy na podstawie prawa mogą ingerować, nawet muszą, powinny ingerować w życie rodziny. Ja bym jeszcze od siebie dodała takie ważne dla mnie prawo stawiania granic. Czyli wolność. Tak, i to dla każdego, i dla dorosłego, dla współmałżonka, i dla dziecka. To chyba najbardziej wybrzmiało w tym wykładzie na temat przemocy seksualnej, ale to chodzi o wszystko. To chodzi również w przemocy psychicznej, prawda? Więc te nasze dzieci też warto edukować i samemu warto szanować tą przestrzeń, bo każdy z nas jest inny i niektórzy potrzebują bliskości, a niektórzy wręcz nie akceptują bliskości. I to nie jest objaw braku miłości u tego dziecka. I to trzeba też umieć zaakceptować. A myślę, że takie ważne, ciągnąc też tą myśl, co Beatka powiedziała, właśnie odnośnie tego bezpieczeństwa, że tak naprawdę to my jako rodzice modelujemy, nie? Że my możemy mówić, nie rób tego, nie wykonuj tego, ale jeśli my sami tego gdzieś nie przestrzegamy, no to jak dziecko ma gdzieś zareagować? My modelujemy, to jest najlepsza nauka wychowawcza, tak naprawdę. Modelujesz, więc tak zachowuje się też twoje dziecko. I w przestrzeni tego reagowania, choćby jak Beatka wspomniała, w tym obszarze takiej emocji złości, bo złość jest takim taką emocją tabu w rodzinie. Nie możesz się złościć, złość piękności szkodzi, nie dajemy prawa i też nie rozmawiamy na ten temat, bo to jest jedna z trudniejszych emocji, a ona jest bardzo potrzebna, bo tak jak jedna z przedmówczyń powiedziała, ta pani terapeutka przekazała również, że kiedy u nas pojawia się złość, to już wiemy, że ta granica została przekroczona. A nasze dzieci tak naprawdę tego nie wiedzą, bo my sami pewnie też nie mamy takiej wiedzy. Być może mamy, a być może nie mamy. No i myślę dobrze, że mamy właśnie taką konferencję jak dzisiaj, bo gdzieś ta edukacja się zaczyna i myślę, że to jest bardzo ważny ten pierwszy krok do poczynienia jakichkolwiek zmian w tym obszarze. Ale zadam drugie, może trudniejsze pytanie. Mówiliśmy o prawie, prawach i obowiązkach, o tej godności, poszanowania, granic. No to jakie są prawa i obowiązki człowieka w rodzinie według Biblii? Czy są jakieś inne? Wszyscy na pastora. Wszyscy na mnie patrzą, tak. To jest tak. Biblia jest wspaniałym podręcznikiem życia rodzinnego i również kodeksem praw życia rodzinnego, tylko problem polega na tym, że nie zawsze jest właściwie interpretowana. I czasami również różne, może zaczynam od tych negatywnych stron, ale no niestety, ale bardzo często była przez cały okres historii Biblia nawet wykorzystywana do tego, ażeby uzasadniać przemoc, najczęściej właśnie wobec kobiet, no bo przecież są teksty typu niech żona będzie uległa mężowi z listu do Efezjan. Ja akurat zacytowałem to brzmienie. To fragment tylko zacytowałem. Fragment i to jeszcze niezgodne tłumaczenie z oryginałem, ale to już są kwestie teologiczne. Natomiast jeżeli tak poważnie popatrzymy na Biblię i zastosujemy taką właściwą hermeneutykę, no wiadomo, no podstawowym prawem Biblii jest dekalog. Popatrzmy, jak wiele tam mamy przykazań w bardzo prosty sposób pokazanych, które właśnie odpowiadają na te pytanie, które zadałaś. No, czci ojca swego i matkę swoją, tak? To przykazanie z obietnicą, prawda? Nie cudzołóż, tak? Nie pożądaj rzeczy swojego bliźniego. Oczywiście ja to przekładam teraz na rodzinę. To są prawa uniwersalne, ale każde z nich można przełożyć właśnie na rodzinę. Nie kłam, mów prawdę. Tak? W rodzinie mamy tę przestrzeń, kiedy nie mamy nic do ukrycia. Tak? Nie musimy kłamać. Nawet to przykazanie, które mówi o Dniu Świętym, też mówi poświęć czas dla rodziny, nie zapracowywuj się. A więc oczywiście mamy ten taki dekalog, ale jest oczywiście w Biblii więcej takich fragmentów. No, dla mnie takim kapitalnym wzorem
i przykładem jest opis sytuacji rodzinnej pierwszej pary ludzkiej, jeszcze zanim nastąpił grzech. No i kiedy, to jest jeden z moich ulubionych tematów, kiedy analizujemy tę historię, również pod kątem lingwistycznym, tam są różne ciekawe momenty, to w zasadzie, no, skracając, bo nie mamy czasu tutaj na analizę tych tekstów, ale generalnie związek małżeński, związek między kobietą i mężczyzną przedstawiony w Biblii w tym boskim ideale jest związkiem partnerskim, jest związkiem, kiedy są dwie osoby, które są wobec siebie równe, tam nie ma dominacji jednej strony nad drugą, kiedy panują zdrowe relacje, właściwa komunikacja, kiedy oni się o siebie nie wstydzą, oni są nadzy i tutaj w tym momencie nie koncentrujemy się na tej fizycznej nagości, ale oni są w stosunku do siebie otwarci, oni mają w stosunku do siebie zaufanie i to jest ten model. Potem oczywiście mamy sytuację, kiedy ten model zostaje zachwiany, wiadomo dlaczego, ale w zasadzie przez całą Biblię, no taki tekst, nie wiem, z Nowego Testamentu, z Listu do Hebrajczyków, małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, prawda? Czy taki tekst, mówimy dzisiaj o przemocy głównie wobec kobiet, z Listu Piotra, gdzie jest napisane, że kobietom, małżonkom należy się szczególna cześć. No, słuchajcie, bardzo rzadko w Biblii generalnie cześć należna jest Bogu, cześć należna jest rodzicom, tam jakimś przywódcom starszym w kościele. No i w tej grupie, której należna jest szczególna cześć, są kobiety, są żony. Mamy, jak mówimy o wychowaniu dzieci, mamy teksty, rady typu nie rozdrażniajcie swoich dzieci, nie prowokujcie ich do gniewu. Więc cała masa rad, tekstów biblijnych, wręcz przykazań typu również wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, List do Rzymian. Także Biblia jest, no, mógłbym tak w nieskończoność, ale Biblia jest tutaj kapitalnym podręcznikiem budowania takich właściwych relacji rodzinnych i w zasadzie, kiedy ja czytam te proste zapisy biblijne, to dzisiejsza psychologia w zasadzie naśladuje to, co jest napisane w Biblii i potwierdza to. Zasada empatii. Płaczcie z płaczącymi, weselcie się z weselącymi. No przecież to my to mamy już tutaj napisane. Może tyle, bo to nie chciałbym zabrać całego czasu na analizę Biblii. Wszystko powiedziałyśmy. Ja bym może jeszcze tylko tutaj dodała hymn o miłości świętego Pawła. Gdybyśmy mogli podstawić imię swojego partnera, swoje własne w różnych relacjach. Jaka jestem? Cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdroszczę, nie nadymam się, nie szukam swego, tak? Nie myśli nic złego. To jest taki wzorzec miłości. Do tego Chrystus, który mówi miłujcie tak jak ja umiłowałem Kościół. Jaka jest ta miłość Chrystusa do Kościoła? Może ja się odnoszę jeszcze do tej godności, bo nawet tutaj przytaczając słowa Chrystusa, który znalazł się przed sądem arcykapłanów, powiedział takie słowa, tak? Jeżeli powiedziałam dobrze, czemu mnie bijesz? Mhm. Jeśli powiedziałam źle, to udowodnij. A więc jak gdyby pomimo tego, że Jezus godzi się na tą przemoc, jakiej doznał, to mimo wszystko gdzieś to poczucie godności jednak w nim było, prawda? I myślę, że tutaj Bóg... Ja jestem o tym oczywiście przekonany absolutnie, że Bóg tutaj szanuje tą godność, tak? To prawo wolności, jakie Bóg dał człowiekowi. Wolności podjęcia decyzji, dobrej albo złej. Dlaczego Bóg nie pochwycił ręki Ewy, tak? I nie powiedział, nie rób tego. Nie, dał pełne prawo. Więc to poczucie tej wolności dokonania wyboru, Bóg w pełni akceptuje i szanuje naszą podmiotowość. No właśnie to jest niezwykle ważne, bo wiecie, ja mam wrażenie, że jeżeli patrzymy na Biblię i czytamy o prawach człowieka i o miłości Bożej do człowieka, to my to wszystko rozumiemy. Potem nagle jest małżeństwo i już zwracamy uwagę na inne teksty. Mhm. Żona powinna być uległa mężowi. Tak, jeżeli chodzi o współżycie seksualne, nie odmawiaj. Mąż panuje nad żoną. I tu nagle, faktycznie, gdybyśmy wzięli wyrwane z kontekstu i źle zrozumiane teksty, można by do takich wniosków dojść, ale jak to się ma w obliczu całej nauki Pisma Świętego, które mówi właśnie o godności, o szacunku, o wolnej woli, o miłości. Jeżeli ktoś wzbudza strach u innej osoby,
Gdzie tu jest miłość? Czy Bóg wzbudza w nas strach? Czy trzyma nas ze strachu przy sobie? Czy nas ubezwłasnowalnia? Nie. No ale to jest właśnie to, co powiedziałem. To są też zasady interpretacji Pisma Świętego, pewne zasady hermeneutyczne i wspomniałaś o tym. No, naczelna zasada jest, Bóg jest miłością, prawda? I Biblia ma pewien kontekst. Jest taka podstawowa zasada chrystocentryzmu, czyli wszystko, co czytamy w Biblii, powinno się skupiać na Chrystusie. A Chrystus to jest ten, który oddał za nas swoje życie, poświęcił wszystko. Chrystus jest miłością, pokazał tę miłość w działaniu. I teraz, jeżeli w takim kontekście to wszystko studiujemy, czytamy, to wtedy układają nam się inne rzeczy i są wyjaśnienia, nie wyrywamy tekstów z kontekstu. No, ponieważ padło parę przykładów, kobiety bądźcie uległe czy tam posłuszne mężom. No akurat, kiedy popatrzymy na tekst grecki, to się okazuje, że słowo uległe zostało w tłumaczeniach wstawione. Nie ma tego słowa w ogóle w liście do Efezjan. Nie ma. Tam konstrukcja tego tekstu jest taka, że nie ma słowa uległe. Tam jest dosłownie napisane kobiety mężom. Kobiety mężom, ale co kobiety mężom? No wcześniej, werset wcześniej, to jest tak naprawdę jedno wielkie zdanie Pawła, bo Paweł akurat miał taką skłonność do budowania bardzo, bardzo długich zdań. Potem ludzie to podzielili na wersety i wydaje się, że to są osobne wypowiedzi i przedzielili jeszcze jakimś tam pod tytułem. A to jest jedno długie zdanie, w którym kluczowa kwestia mówi o tym, bądźcie w stosunku do siebie wzajemnie ulegli. Jedni drugim bądźcie ulegli. Czyli żona mężowi, mąż żonie. Jest mowa o tej wzajemnej uległości i jest powiedziane żony mężom. A to okay. Zdziwienie dla wielu. A to zdziwienie żony mężom. Jak panu, no nie będziemy teraz tego rozwlekać, co to znaczy jak panu. Ja mam taki ciekawy cytat, może jeszcze wykorzystam. Ale potem jest powiedziane znowu, na czym polega ta uległość męża w stosunku do żony. No i Chrystus tam stawia tę sprawę tak wysoko, że wręcz żąda w cudzysłowie oddania życia męża za żonę. Więc jak się przeczyta ten tekst dokładnie, to on w ogóle zupełnie inaczej wygląda. Albo no, niektórzy wykorzystują ten tekst z opisu stworzenia, stworzę mu pomoc odpowiednią dla niego. I znowu, pomoc, no taki robot kuchenny, prawda? Natomiast tam jest słówko ezer, które jest tylko raz użyte w stosunku do człowieka w Biblii. To słowo najczęściej jest używane w stosunku do Boga, no chociażby w takim słynnym tekście oczy moje wznoszę ku górze, skąd mi nadejdzie pomoc. To samo, więc tam jest pomoc, ta kobieta jest taką pomocą dla człowieka, jak Bóg dla człowieka. Nie sprzątaczka i kucharka? Czyli no tak wychodzi, że nie. Narażę się to tutaj. On jest kucharzem, sprzątaczką, a ona ma tylko mu pomaga. Nie, ale tam jest tak naprawdę mowa o tej pomocy, o takim dopełnieniu, czyli to jest ta pomoc fizyczna, emocjonalna, duchowa, tak? Oczywiście ze wzajemnością. Także to są tylko oczywiście przykłady. No, tam będą kobiety, no to przekleństwo z raju, prawda, że będzie żona teraz poddana mężowi. No, pamiętajmy, to nie jest błogosławieństwo, to jest przekleństwo. Bóg mówi, jakie jest przekleństwo w wyniku tego, że coś się tam zachwiało, coś się stało. Więc jeżeli czytamy te teksty naprawdę w takim głębokim kontekście, to one nie są sprzeczne z zasadą miłości, ale wręcz tę zasadę uzupełniają i definiują, jak to powinno wyglądać. Oczywiście Biblia ma tam swój kontekst kulturowy, są różne historie, które pokazują, że w tych czasach patriarchalnych nie zawsze to funkcjonowało dobrze, ale nie dlatego, że są takie zapisy Biblii, czy Bóg tak chciał, tylko dlatego, że ludzie te rzeczy po prostu wypaczali. Ja tak dopytuję, bo myślę, że naprawdę bardzo ważne jest, żeby to zrozumieć, bo szczególnie w rodzinach chrześcijańskich, właśnie przez to złe zrozumienie modelu rodziny i modelu zachowań mężczyzny i kobiety, bardzo często, no w tym przypadku akurat kobiety, godzą się na zachowania, które uwłaczają ich godności, które pozbawiają ich szacunku nawet do samego siebie, bo myślą, że tak jest napisane w Biblii. Natomiast faktycznie to jak przy każdym studium każdego tematu, jeżeli podchodzimy do Biblii,
szukając prawdy, to ją znajdziemy. Jeżeli podchodzimy do Biblii szukając potwierdzenia własnych nauk, to też je znajdziemy. I to jest ogromna różnica. Ale to jest ta przemoc duchowa i ta manipulacja, żeby się nie powtarzać, to było w tym wykładzie tutaj, zapomniałem nazwisko, tak? Więc o tym tam jest właśnie mowa. Również w chrześcijaństwie niestety doszło do takiej manipulacji duchowej, przemocy pewnego rodzaju duchowej. No bo przepraszam bardzo, no jeżeli dochodzi do przemocy w rodzinie i dochodzi do jakiejś rozmowy, no nie wiem, z pastorem, tak, czy z księdzem, no i on mówi, cytując Biblię, no słuchaj siostro czy córko, wiadomo, język jakiś tam religijny, ty w imię miłości, w imię posłuszeństwa Bogu, w imię cierpienia, bo przecież cierpienie uszlachetnia, no podporządkuj się, cierp, bo Pan wybacz. Jezus też cierpiał na krzyżu, wybacz, no bo nieraz są te sytuacje, ten cykl przemocy, może będzie jeszcze mowa na ten temat, że jest taki moment w cyklu przemocy, że oprawca klęka, błaga, lecą łzy, kala się i żona może wierzy albo oszukuje się, że to się już nie powtórzy. Tak, była o tym mowa chyba. No i przebacza. Więc to są niestety manipulacje również Biblią i duchowością, źle zrozumianą. A mówiąc o zapobieganiu, o prewencji, jak myślicie, jakie polecilibyście naszym słuchaczom umiejętności, które powinniśmy rozwijać albo w sobie, albo u naszych dzieci, które pomogą zapobiegać zarówno ulegania przemocy, jak i stosowania przemocy? Jakie to są umiejętności społeczne? Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że ta profilaktyka, o której myśmy tutaj mówimy, w zasadzie mówimy, ja to tak właśnie w takich kategoriach to traktuję, kształtowanie pewnych postaw, pewnych zachowań, bo to w zasadzie tak naprawdę od tego się zaczyna. Jeżeli dopuszczamy do pewnej nierówności, tak, mężczyzna jest wyżej, kobieta niżej, to już jak gdyby z tej pozycji mamy doskonały grunt do tego, żeby ta przemoc w różnych obszarach się rozwinęła. Więc tutaj należy dużo mówić i to, co tutaj Marek powiedziałaś, no tym, no ja bym chciał wysłuchać tego kazania z tego listu do Efezjan, już bym, jestem ciekawy. Poprosimy. Ale właśnie tutaj takie mówienie głośno, że taka rozpiętość, taka nierównowaga jest złem, bo ona rodzi przemoc. A więc ta profilaktyka na tym etapie uświadamianie sobie jest bardzo istotne. Zupełnie inaczej możemy, należałoby podejść do sytuacji, kiedy już ta przemoc ma miejsce, prawda? Bo wtedy należałoby podjąć pewne interwencje. I też w zależności od charakteru tej przemocy. Jeżeli mówimy o przemocy fizycznej, to rzeczywiście jest to bardzo gorące i trzeba zdecydowanie podjąć interwencję, włącznie z powiadomieniem odpowiednich Ale służb. To będziemy na następnym panelu. Teraz mówimy o zapobieganiu. Jeszcze nie doszło do przemocy. Jak się przed tym uchronić? Znaczy, ja myślę, że taką ważną umiejętność, którą w rodzinie, która powinna być rozwijana i przekazywana, to jest umiejętność radzenia sobie z emocjami. Generalnie my tego nigdzie w szkole podstawowej ani licealnej nie zdobyliśmy. Często jest tak, że w rodzinie, że jeden pochodzi z jednego domu, drugi pochodzi z drugiego domu i tworzą wspólny dom, wspólną rodzinę. Ja to czasami nazywam, że to jest prowizorka, tak? No bo trochę z tego domu wezmą, trochę z tego z domu i właściwie nie mają umiejętności ku temu. To taki ważny element radzenia sobie z emocjami, na przykład nieprzyjemnymi, tymi, których nie lubimy. To są lęki, obawy, strach, złość, gniew, tak? Bo jeśli agresja, to już mówimy o zachowaniu, ale mówię o emocjach. Generalnie o tym się nie mówi w rodzinach, nie edukuje się, nie bardzo wiemy, jak radzić sobie z taką emocją, jak gniew. Mamy jakby takie przekonania od małego, tak? Gniew, złość piękności szkodzi, ładnym dziewczynkom się nie wolno złościć na przykład, tak? No i potem wchodzimy... Chłopaki nie płaczą. Tak, chłopaki nie płaczą i w dorosłe życie wchodzimy i w ogóle nie mamy tych umiejętności. Nikt nas tego nie nauczył. Ja myślę, że to jest takie bardzo, bardzo ważne. Umiejętność radzenia sobie z emocjami. I to powinniśmy uczyć tego. My modelujemy, jak sobie radzimy ze złością, kiedy rozmawiamy i tak dalej. I nasze dzieciaki, nasze dzieci też to jakby zabierają po prostu. No to wracając do tej profilaktyki.
Myślę, że takim bardzo istotnym to, co tutaj Izabela powiedziała, to rzeczywiście nasze rodziny, tak, pochodzenia, z których wywodzimy się. Dobrze by było sobie spróbować dokonać takiej autoanalizy, czy nawet wzajemnej, jak konflikty były rozwiązywane w twojej rodzinie. Czy w twojej rodzinie były jakieś elementy przemocy, tak, czy była ta przemoc. Dlatego, że to rodzi rzeczywiście potencjalne zagrożenie, że ta przemoc zostanie powielona. Pamiętajmy, że sprawcy przemocy to są osoby, które w dzieciństwie najprawdopodobniej doświadczały, z dużym prawdopodobieństwem doświadczały przemocy, bądź były świadkami takiej przemocy. I wchodząc w związek, rzeczywiście one w jakimś sensie są obciążone. Musimy tak to nazwać. One mają pewne obciążenie. To tak jak Iza powiedziała, każdy z nas jest z innej bajki. Nie jesteśmy doskonałymi ludźmi. Każdy ma jakąś przeszłość, bardziej lub mniej, ale mroczną przeszłość. Tworząc nowy związek, no, tworzy się mieszanka wybuchowa, która w którymś momencie na pewno zaeksploduje i ta przemoc na pewno się ujawni. Więc tu już by trzeba było pewną profilaktykę. Jeżeli była ta przemoc, coś musielibyśmy z tym zrobić. My generalnie proponujemy naszym pacjentom taką interwencję terapeutyczną, rozmowę, tak? Ale to już niekoniecznie to musi być terapeuta. Zadzwoń, skontaktuj się, nie wiem, z jakąś linią pomocową, dowiedz się, co możesz zrobić, żeby nie dopuścić do tego, żeby ta przemoc pojawiła się. A jeżeli już jest ta przemoc, to też należałoby jak najszybciej tą przemoc zatrzymać poprzez rozmowę z jakimś specjalistą, z jakimś fachowcem, kimkolwiek, nawet z pastorem porozmawiać, tak? A jeszcze wracając do prewencji, Beatko. Ja chciałam zwrócić jeszcze uwagę, czekajcie, bo mi wypadło, co chciałam powiedzieć. Odnosząc się do tego, tak, do tego, co powiedziała Iza. Ja zawsze lubię mówić, czy z tymi, którymi pracuję, o takiej górze lodowej. Mamy nad powierzchnią wody zachowanie, troszkę niżej emocja, jeszcze niżej potrzeby. I żebyśmy nie tylko uczyli się mówić i komunikować o swoich emocjach, mówić o tych emocjach i radzić sobie z nimi, ale żebyśmy potrafili mówić o potrzebach. Takim komunikatem typu ja, mówić o sobie. Ja potrzebuję tego, ja oczekuję tego, tak? Taka jest moja potrzeba i żebyśmy też potrafili przez patrząc na zachowanie drugiej osoby zobaczyć, jaka tam jest potrzeba niezaspokojona, gdzie to zachowanie jakby woła o zaspokojenie danej potrzeby, tak, żebyśmy patrzyli troszeczkę głębiej, patrzyli nie tylko na zachowanie, ale właśnie na emocje i na potrzebę, która jest, bo potrzeby mamy wszyscy takie same jako ludzie, tylko mamy różne strategie, żeby te potrzeby zaspokoić, tak, ale one muszą wybrzmieć, musimy powiedzieć o tych potrzebach, musimy dać znać, że czegoś potrzebujemy. To jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. A druga rzecz, no właśnie mi wypadła, może za chwilkę mi się przypomni. To jak powiedziałaś o tej górze, to wydaje mi się, że to podstawą jest właśnie właściwa komunikacja albo niewłaściwa komunikacja, kiedy mówimy o problemach. I no to jest taki nasz ulubiony temat z Alą, moją żoną, kiedy prowadziliśmy spotkania dla małżeństw. Właśnie typowo profilaktyczne. To nie są spotkania dla ludzi, którzy już mają jakieś patologie, gdzie wystąpiły jakieś problemy. To nie są ludzie przemocowi. Po prostu normalne małżeństwa, prawda? Zresztą tak przy okazji zauważyliśmy taki trend, że kiedy takie programy organizujemy, to z reguły przychodzą, no bo to jest społeczność kościelna, bo z reguły przychodzą ludzie, którzy, i to jest profilaktyka, którzy wydaje się nie mają żadnych problemów i dla nas to jest z reguły taki sygnał, no może należałoby się zająć tymi, którzy właśnie nie przyszli, a nie przyszli dlatego, bo tak kolokwialnie mówiąc, już coś mają na sumieniu, prawda? Czy już się czegoś obawiają. Albo nie zostali zdiagnozowani. Ale kiedy spotykamy się i mówimy o tych profilaktycznych programach, to w zasadzie głównym tematem to jest uczenie ludzi komunikacji, mówienie o komunikacji, o zasadach komunikacji, czyli porozumiewania się. I wiem, że ja nie jestem terapeutą, bardziej edukatorem, ale wiem, że terapeuci rodzinni potwierdzają, że w zasadzie przyczyną czy praprzyczyną wszelkich problemów rodzinnych, małżeńskich jest niewłaściwa komunikacja. Bo wiadomo, kiedy my mówimy o przyczynach, to mówimy, no właśnie, nie wiem, pieniądze, no właśnie przemoc, tam nie wiem, zdrada. Ale to są rzeczy, które są już skutkami. Natomiast najczęściej wszyscy mówią o tym, że przyczyną jest, że coś się stało z komunikacją, a więc myślę, że nauczanie zasad komunikacji na poziomie więzi
czyli wzmacniania więzi, budowania więzi w małżeństwie. Tutaj Beata powiedziała, te komunikaty, które mówią, w których komunikujemy swoje uczucia, co ja czuję, co ja odczuwam, prawda? Nawet w rozwiązywaniu konfliktów mamy jakoś tam kłótnie, no to można powiedzieć, ty zrobiłeś to, ty zrobiłaś tamto albo nie zrobiłaś, a można to powiedzieć zupełnie inaczej. I jest mi przykro, albo no, czułem się w tym momencie niedobrze. Czyli to nie jest łatwe, ale to porozumiewanie się na takim najgłębszym poziomie w zasadzie jest podstawą. I w zasadzie to załatwia wszystkie sprawy, bo kiedy mówimy o porozumiewaniu się, to mówimy właśnie o właściwym albo niewłaściwym rozwiązywaniu konfliktu, radzenia sobie z emocjami. Mówimy o przebaczeniu, o takich rzeczach jak przebaczenie. Mówimy o relacjach właśnie ze swoimi teściami, no bo to jest właśnie to. Jeden model rodziny, drugi model rodzinny. I potem są te dyskusje. A w twoim domu to było tak, a w moim domu było lepiej, nie? I cała historia z przeszłości. To są kwestie związane właśnie z seksem, z radzeniem sobie właśnie z tymi sprawami, które dotyczą tej najintymniejszej sfery życia. To jest kwestia wychowania dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No komunikacja po prostu jednym słowem. Sztuka porozumiewania się. To z tego, co ja słyszę, to jest komunikacja, to są emocje, czyli taka inteligencja emocjonalna. To jest też asertywność, to jest rozwiązywanie konfliktów, więc wiele takich obszarów, w których możemy się edukować. Powiem wam, że dosyć często słyszę z pokolenia moich rodziców, ale nas nikt nie uczył. Ja się obawiam, że moje pokolenie może to samo powiedzieć. Nas też nikt nie uczył. No chyba, że mówimy o specjalistach, którzy jakby poszli zawodowo w tym kierunku i potrafią pomagać też innym w rozwoju takich kompetencji społecznych, albo sami się też edukują, ale to nie jest powszechne. Tak jak Iza, ty chyba powiedziałaś, nie uczą nas tego ani w szkole podstawowej, ani w szkole średniej. Na studiach też nas nie uczą, chyba, że to są już studia kierunkowe. Więc chyba warto sięgnąć albo po jakieś poradnictwo, albo rozmowy z psychoterapeutami, albo wręcz po prostu materiały, których jest mnóstwo w internecie. Może gdzieś tam lepiej kogoś się poradzić, które materiały są dobre, które nie, ale poznawać, jeszcze raz poznawać siebie, żeby lepiej poznać drugą osobę. Ja powiem tak ze swojej też pracy terapeutycznej, że tak naprawdę prowadzę też grupę dla pań od wielu lat i one, kiedy przerabiamy komunikację, radzenie sobie z emocjami, co to jest złość, co to jest asertywność, poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności, to te panie mówią, matko, czemu tego nie uczą nigdzie, że one dopiero teraz zdobywają tą wiedzę. One oczywiście to modelują na rodzinę, ale to nie zawsze to jakby powinny być dwie strony, tak, i wspólnie. Mamy też, tam gdzie ja pracuję, też mamy program rozwoju osobistego, gdzie uczymy, jakby odkopujemy te elementy poczucia własnej wartości, skuteczność. To jest niezwykle ważne, tak. To, co tutaj też powiedziała Beatka, wrócę do tego, o tej wolności, tak, wolności i mówienia też o swoich granicach. To jest bardzo ważne, że dziecko od samego początku ma też swoje granice. Nie można go brać, przytulać, tak, bez wiedzy całować, kiedy ono płacze. No też my jakby nie jesteśmy wyczuleni na to, a to są pierwsze łamane granice u dzieciaka, u dziecka małego. I potem kolejne i kolejne. Też na to opiekuńczość, tak, nie? Tak. Też może być. No i potem tak naprawdę dziecko wrasta w takie poczucie, że ono zawsze musi stanąć na baczność przed babcią, bo babcia wymaga wierszyka. Ja tu do tego nie mam nic, tak? Ale gdzie jakby podporządkowujemy i tym dzieckiem się też posilamy. No i to tak potem rośnie. No dziecko. I nie uczymy go mówić nie, uczymy go mówić... To będzie źle odebrane. Tak. Tak, to będzie źle. Jeśli mogę, często zdarzały się takie historie, kiedy rozmawiałam z rodzicami, którzy mówili na przykład, że jak byli dziećmi, pamiętają to do teraz, do swojego dorosłego życia, jak byli dziećmi, przychodzili do domu, nie było ich zabawki, bo rodzice wydali komuś, bo ktoś przyszedł i tą zabawkę dali, bo przecież ktoś chciał, albo ty już wyrosłeś, więc daliśmy, bez pytania nawet do dziecka. Słuchajcie, to są takie drobne rzeczy, tak? Jeśli mam pożyczyć książkę mojego dziecka, to przecież zapytam, czy ja mogę pożyczyć, bo to jest twoja książka, ktoś chce, czy ja ją mogę pożyczyć. Nie wezmę i nie pożyczę, tak? Jakby budujemy właśnie tą godność dziecka i to, że ono ma prawo decydowania o tym, co jest jego, o swoim ciele. To jest coś, co potem no, bardzo ma duże znaczenie w życiu dorosłym. Czyli jak gdyby tak słuchając tutaj wypowiedzi,
można dojść do wniosku. No, my to jak gdyby z takiej sfery zawodowej wiemy o tym, że nie ma idealnych rodzin. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że większość rodzin to są rodziny dysfunkcjonalne. Naprawdę. Nikt nas nie uczy rodzicielstwa. My powielamy pewne wzorce, które w naszych domach to były. I nie zawsze to było dobre. Nie zawsze, tak? Tak jak Beata powiedziała. Nawet ta kwestia tej drobnej rzeczy, jaką jest zabawka, tak? Uśmiechnij się, tak? Czy nie wiem, oddaj to, bo trzeba się dzielić. A więc takie stopniowe łamanie granic powoduje, że rzeczywiście, no, każdy z nas w jakimś sensie niesie za sobą ogromny balast. Większej lub mniejszej, w jakimkolwiek stopniu przemocy. No i co tu dużo mówić? My to powielamy w naszych rodzinach, tak? I myślę, że ta konferencja tutaj, to, że rozmawiamy, mówimy, że jak gdyby zwracamy uwagę, to jest ogromna szansa na to, żeby coś zmienić, coś zatrzymać w swoim życiu, coś niedobrego. Zmienić w swoim życiu, a dzięki temu też pomóc no, lepiej funkcjonować, czy jako lepiej funkcjonująca, nieidealna rodzina naszym dzieciom. Nie chcemy być idealnymi. Znaczy, wiecie, to jak gdyby idzie w drugą, bardzo negatywną stronę, tak? Bo bycie idealnym to znaczy nie dawanie sobie prawa do popełniania błędów. A jeżeli już są błędy, to one często spotykają się z surowymi konsekwencjami. I to jest bardzo negatywne. To rodzi traumę. Mamy wielu młodych ludzi, którzy przychodzą właśnie z takimi zaszłościami. Oni sobie dzisiaj nie radzą, nie potrafią sobie radzić. No, ta zmiana też jest trudna, bo tutaj zmiana generalnie jest też często niewygodna, no bo czasami lubimy w tym swoim komforcie być, a to trzeba gdzieś tam wyjść poza, tak? I coś trzeba zrobić, dokonać czegoś więcej, więc no, ta zmiana jest trudna. Ja zawsze mówię, że ona jest trudna, no i, ale jeśli są osoby chętne do zmiany, to jest fajne, tak? Ja myślę, że też takim fajną rzeczą jest posiadanie kontaktów z innymi rodzinami, z innymi małżeństwami, przypatrywanie się, jak oni to robią. Wiecie, nie ma rodziny idealnej i co tu dużo mówić, z reguły jest tak, że trochę inaczej się zachowujemy poza domem niż w domu. Ale przynajmniej nawet, bo też mieliśmy takie przykłady, że ktoś na przykład nas pochwalił, ale jesteście super rodziną, jak to u was fajnie, my byśmy też chcieli. Wiedzieliśmy, że to nie do końca tak jest. No fajnie, że to tak wyszło i zostało tak odebrane, ale nawet w takiej sytuacji, jeżeli my widzimy jakieś dobre wzorce u innych, to też żeśmy nieraz stwierdzali, no może jednak powinniśmy to inaczej zrobić. Zrobić tak jak ta rodzina, jak oni fajnie podchodzą do tych dzieci. Może coś powinniśmy poprawić. Więc myślę, że to też jest takie dobre i myślę, że kościoły, zwłaszcza jakieś takie wspólnoty typu protestanckiego są dobrym miejscem do tego, bo jest możliwość takich kontaktów, organizowania różnych programów, wymiany doświadczeń, więc też myślę obserwowanie innych i korzystanie z takich dobrych wzorów. Ja myślę, że ta otwartość jest też niezwykle ważna, prawda? Ta komunikacja na poziomie mówienia, na poziomie obserwowania, na poziomie dzielenia się chociażby jakby swoją przestrzenią rodzinną z drugą rodziną, żeby troszkę pokazać. Ja pamiętam, że jak rozmawiałam kiedyś z psychoterapeutką, to powiedziała, że jeżeli chodzi o dzieci, to bardzo często te dzieci, jakby wychodząc z domów takich patologicznych, dla nich to jest jedyny świat. One nie wiedzą, że coś jest nie tak. Dla nich to jest ten świat normalny. Więc trudno im cokolwiek zmienić albo dążyć do zmiany, skoro to jest norma. I to jest może taki przejaskrawiony przykład, ale wydaje mi się, że w takich dysfunkcyjnych rodzinach to często to też jest to, że ludziom wydaje się, że to jest norma. I myślę, że ta edukacja, mówienie o tym obnaży troszeczkę takich rzeczy, które nie powinny być normą, albo uchroni nas przed tym, żeby nie wchodzić w takie relacje, które są dysfunkcyjne.
Ostatnie pytanie w tym naszym panelu. No niestety czasu jest za mało, ale wierzę, że już przy ciągu tego roku, bo cały rok chcemy dedykować na ten temat nie dla przemocy w rodzinie. Będą spotkania, będą różne panele dyskusyjne, będą wykłady, będzie jeszcze jedna konferencja w listopadzie też, także jeszcze będzie czas, żeby rozmawiać. A ja ostatnie pytanie w tym panelu chciałam zadać. Troszeczkę już o tym mówiliśmy, ale chciałabym tak trochę podsumować, usłyszeć od was troszkę przykładów. Jakie stereotypy, które są takie najbardziej powszechne w naszym społeczeństwie, u nas w Polsce, powodują, że wchodzimy w te układy przemocowe, albo jako osoba, która stosuje przemoc, albo jako ta osoba, która ulega przemocy. Jakie są takie najbardziej niebezpieczne według was? Znaczy, od razu mi się nasuwa taki pewien stereotyp, który nie za ładnie brzmi, ale chcę o tym powiedzieć. Wszystkie brudy pierze się we własnym domu. Tak, to jest taki typowy stereotyp, czyli tak naprawdę poza te cztery ściany nie może to wyjść. Ja to nawet w wykładzie powiedziałam, że przemoc jest przestępstwem. I jeżeli ktoś z zewnątrz na to patrzy, to nie jest, że nie reaguje, to też jest jego reakcja. On reaguje po prostu nic nie mówiąc, więc no, tak naprawdę akceptuje. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Więc to taki pierwszy stereotyp, który mi się gdzieś nasuwa. Nie? Mm-hmm. A ty się nie wtrącaj, a to jest moja sprawa. No. Ja myślę też o takim stereotypie, kiedy mówimy, że lepsze jakiekolwiek małżeństwo niż żadne, najgorszą rzeczą to jest być samemu. A ja myślę, że gorszą rzeczą jest wrócić do domu, który jest frontem walki i walczyć, niż wrócić do domu, gdzie jest cisza i spokój, prawda? Mhm. Jakby nie bać się bycia samemu, bo jest coś gorszego niż bycie samemu. Bycie w relacji, która niszczy, która jest toksyczna, która jest przemocowa. Mhm. Ja powtórzę to, co powiedziałem, że przebaczenie za wszelką cenę i posłuszeństwo Bogu, czyli czytaj posłuszeństwo mężowi, który jest przemocowy, bo Panu Bogu jednak się będzie podobało, jak zostaniesz w tym związku. Ja powiem o takim zachowaniu typowym, takim micie na temat, że w sprawy rodzinne nie należy się wtrącać. Czasami jesteśmy świadkami przemocy i wydaje nam się, że w zasadzie to jest ich prywatna sprawa, tak? Często jest też obawa, lęk przed jakąś agresją czy jakimś ośmieszeniem się, więc wolimy gdzieś tak z pewnego dystansu przejść i udać, że się nic nie stało. Nie, jeżeli jest przemoc, pamiętajmy, że to przestaje być prywatną sprawą. To jest po prostu przestępstwo i trzeba reagować. Ja jeszcze dodam od siebie taki stereotyp, że dla dobra dziecka lepiej jest zostać. Ja pochodzę z rozbitej rodziny, 100% gwarantuję. Lepiej by było, gdyby moi rodzice się rozstali wcześniej, niż zafundowali mi patrzenie na lata nienawiści, wrogości, co mnie tylko nauczyło nienawiści do nich. Bardzo wam dziękuję. Niestety musimy kończyć ten panel. Zapraszam wszystkich widzów na 15 minut przerwy, a po przerwie będziemy znowu w panelu dyskutować, ale już na temat, jak reagować. Zapraszam i dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.